Cześć, witajcie. W kuchni, jak widać, dużo się dzieje, a to jest znak, że święta są już blisko. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na przepis na bigos staropolski. Ja bez bigosu nie wyobrażam sobie świąt Bożego Narodzenia. Jest to naprawdę jedno z moich ulubionych dań. Zdecydowanie mogę powiedzieć, że jestem królową bigosu, ponieważ mój bigos jest naprawdę taki bogaty, staropolski. Musi zawierać dobrą kiełbasę, prawdziwe leśne grzyby. W temacie bigosu nie uznaję kompromisów, także wszystko musi być na bogato. Część rzeczy warto sobie przygotować wcześniej. Ja to już mam pokrojoną kiełbasę, zaraz będę ją podsmażać. Mam też już przygotowane podsmażone mięso. Także dajemy kapustę. Zapraszam Was na ten odcinek. Na samym początku namaczam grzyby. W moim przypadku są to suszone czarne łebki, jest ich mniej więcej pół takiego średniego garnka. Ja daję bardzo dużo grzybów, zalewam je gorącą wodą i jeszcze podgotowuję. Staram się, aby było dużo tego wywaru, bo będzie nam on później potrzebny. Podsmażam również kiełbasę. W moim przypadku jest to podwawelska, pół kilograma, pokrojona. Podsmażam ją na taki złocisty kolor. Wcześniej również podsmażyłam mięso. Około 700 gram szynki, ale możecie dać też łopatkę albo karkówkę. Kluczem do idealnego bigosu jest kapusta. Musi być naprawdę z dobrego źródła. Zdarzały mi się lata, kiedy kupowałam na przykład kapustę w takich większych sklepach spożywczych i ta kapusta naprawdę nie nadawała się do bigosu. Teraz mam sprawdzone miejsce, gdzie taką kapustę kupuję i Wam również radzę wcześniej po prostu ją sobie sprawdzić. Do przygotowania bigosu potrzebujemy duży garnek. Musi on być na tyle obszerny, żebyśmy mogli ze spokojem w nim mieszać i żeby miał dosyć grube dno, ponieważ do cienkiego dna bigos może się przypalać. Ja mam 3 kg kapusty i to wszystko będę smażyć na smalcu. Mniej więcej kostka smalcu na 3 kg kapusty. Zaczynam oczywiście od podsmażenia samej kapusty, wsadzamy ją do garnka, no i gotujemy tak długo, aż zacznie po prostu łapać kolor, zacznie się robić taka złocista, przysmażona. W trakcie gotowania dodaję po prostu małymi porcjami ten smalec, który wmiesza się w tą kapustę. Podsmażam około 20 minut. W międzyczasie kroję grzyby na mniejsze części i odlewam napar. Napar z grzybów jest mi potrzebny do tego, że w momencie, kiedy słyszę, że kapusta zaczyna przywierać do garnka, zamiast wodą podlewam ją wywarem z grzybów. Dzięki temu łapie ona taki grzybowy aromat, no i piękny taki grzybowy kolor. Dodaję przyprawy, sól, pieprz do smaku, liście laurowe, ziele angielskie i owoce jałowca. Owoce jałowca nadadzą taki lekko dziki, leśny charakter. Pora dodać posiekane grzyby. Wszystko razem dokładnie mieszamy. Następnie dodajemy mięso i dodajemy kiełbasę. I również wszystko dokładnie mieszamy. I razem to wszystko podgotowujemy, podlewając właśnie z tym wywarem z grzybów suszonych. Na koniec dodaję suszone śliwki. Wywar z grzybów, jeśli nam zostanie, to sobie zostawiam jeszcze na później, będzie nam potrzebny, ponieważ tak, gotuję ten bigos w całości jeszcze mniej więcej około pół godziny, patrząc, pilnując, aby się nie przypalił i zostawiam.
i będę go odgrzewać przez kolejne 3 dni każdego dnia, mniej więcej, no tak, dopóki nie zacznie się robić gorący i wyłączać. I wtedy im częściej bigos, im więcej jest odgrzewany, przygrzewany, to on nabiera jeszcze piękniejszego koloru, piękniejszego aromatu i robi się naprawdę idealny. Dlatego warto pracę nad bigosem zaplanować sobie minimum te 3-4 dni wcześniej przed świętami. Robi się go naprawdę bardzo szybko, ale jest w smaku rewelacyjny. Można go sobie zrobić wcześniej i zamrozić, i potem odmrażać tyle, ile potrzebujecie, albo w ogóle to, co Wam zostanie po świętach, ze spokojem można zamrozić do woreczków i wyjąć, kiedy będzie Wam to potrzebne. Kto chce zaskoczyć gości bigosem, to polecam Wam naprawdę ten przepis. Jeśli film Wam się podobał, to komentujcie, subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym świątecznym odcinku.